Cześć, z tej strony Przemek, wy jesteście na kanale MotoTrips i Bartek, ty się pytałeś o tą szybę, trochę mi się zeszło z recenzją, mamy już lipiec, a ja ją zamontowałem jakoś w lutym, sorry, ale już się za to zabieram. Także szyba od Puig do BMW F850GS w wersji Adventure, ale do zwykłego pewnie też będzie pasować. Teraz jest w tej wyższej pozycji, w niższej, o proszę jak to wygląda. Niespecjalnie ona mi się podoba, bo jest już taką dużą szybą i ten motocykl trochę stracił na tej agresywności. Ta oryginalna jest taka króciutka tutaj i bardzo stworzona do tej offroadowej jazdy. Tutaj jak ja staję na podnóżkach, tak jak teraz, szyba jest podniesiona i motocykl chodzi gdzieś po nierównościach, to ja mam wrażenie, że ona mogłaby mi odciąć głowę wręcz. Że po prostu przy jakiejś chopce, wpadnięciu w dołek i tracę głowę, więc nie polecam jej do jazdy w terenie, ale i tak jak tutaj jeździmy sobie po Norwegii i jest dużo takich przelotów po asfalcie, w ogóle praktycznie nie zjeżdżamy z tego asfaltu, no to ona się sprawdza rewelacyjnie. Ta krótka nie chroniła wcale przed wiatrem, ten pęd powietrza wpadał Wam centralnie tutaj na klatkę. Ta, jeżeli jest w tej wersji podniesionej i tutaj możecie sobie tym deflektorem regulować, gdzie ma Wam wpadać to powietrze, to powietrze wpada gdzieś generalnie tutaj. Ten wiatr leci i rozbija się, w ogóle nie dostajecie tego powietrza na barki, to wszystko jest chronione i przez to jest o wiele cieplej, bo w tej krótkiej szybie to ja po prostu tutaj martwiłem, nieważne ile rzeczy miałbym na sobie, ten wiatr bardzo wychładzał, a ta szyba sprawia, że tutaj dostajecie troszeczkę tylko tego wiatru na barki, a tutaj to dosłownie w głowę przy moim wzroście. Ja mam 190 cm, także jeżeli będziecie mieli te 10 cm mniej, to podejrzewam, że w ogóle kask nie będzie dostawał podmuchów wiatru dzięki szybie Puig. I co jeszcze można o niej powiedzieć? Tam się właśnie pytałeś o to świszczenie, czy ten motocykl świszczy z tą szybą, gwizdze coś. To nie zaobserwowałem tego i też nie zaobserwowałem różnicy, czy wyjedziecie sobie 80, czy wyjedziecie 160 tym motocyklem, to nie ma tutaj żadnej różnicy, jeżeli chodzi o komfort podróżowania. Generalnie opony mam takie półterenowe, powiedzmy, czy tam nawet 70/30 i mam tutaj taką naklejkę, że homologacja jest do 160 km na godzinę, więc więcej niż te 160 nie jechałem z tymi oponami i było bardzo komfortowo, nie czuć w ogóle żadnej różnicy w komforcie takim, jeżeli chodzi o wiatr, o ten komfort termiczny, jest rewelacyjnie. No i to chyba tyle. Ja tutaj teraz wcześniej w tej poprzedniej szybie tego nie słyszałem, ale tutaj jak motocykl jedzie z taką jednostajną prędkością, to ja słyszę takie zzzz. Nie jest to gwizdzenie, tylko to jest chyba coś z tym silnikiem. Także nie, no nie zauważyłem, żeby szyba gwizdała, odpowiadając na Twoje pytanie. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego motocykla, recenzja też niedługo będzie na kanale, już się za to zabieram. No i podziwiajcie Norwegię, fiordy i piękną pogodę, jaka akurat dzisiaj nam się trafiła. Mamy w tej chwili 15 stopni i wyszło słońce, czego nie można było powiedzieć przez ostatnie dwa dni. Na razie, do zobaczenia w kolejnej recenzji.